Podobno człowiek przeczuwa swoją śmierć. Jestem naukowcem, ale chyba Cezar też ją czuł. Na kilka dni przed wypadkiem prosił, żebym się tobą zaopiekowała. Mną? Martwił się kłopotami twojego męża. Tak. Kiedy wyjechał, Roberto był w więzieniu. Kiedy Cezar umarł, Perła o niczym nie powiedziała. Nie chciała mnie martwić. Jesteś taka, jak opowiadał, piękna i dobra. Zgadzam się z tym. Ale co łączyło panią z moim ojcem? Znaliśmy się z Cezarem jeszcze ze szkoły. Był okres, kiedy nawet chodziliśmy ze sobą, ale to dawne czasy. Chociaż miło je wspominam. Nie wątpię. Później zostaliśmy przyjaciółmi. Wyszłam za mąż i wyjechałam do Houston. Właśnie tam spotkaliśmy się po latach. Tata. Perło. Córeczko. Hija de mi vida. Papá. W rolach głównych. Perła. Odcinek 155. W pozostałych rolach. Witaj, kochanie. Tylko nie mów, że źle spałaś. Wcześniej się obudziłam. Emocje wzięły górę. Przez Laurę? Tak. Wyobrażam sobie. Jest zamieszana w śmierć twojego ojca. Mogła też zabić moją matkę. Anna Maria przyjechała na czas. Zdążyła. Gdyby nie ona i Tonia, która zawiadomiła mnie o wizycie Laury, mogło dojść do tragedii. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Laura próbowała nas rozdzielić. Tylko dlaczego tak często odwiedzała twoją matkę? Nie wiem. Proszę nie być upartym. Już raz usłyszał pan kilka niemiłych słów. O niczym nie zapomniałem. Przyszedłem porozmawiać. Co się tam dzieje? Wydało się. Co się miało wydać? Kto przyszedł? Pan Edgar. Chce z panią porozmawiać. Edgar? Ten głupek, który był tutaj ostatnim razem w sprawie Rosendy? Tak, to ja.
Czemu jesteś taki uparty? Tylko mi nie opowiadaj, że Rosenda spodziewa się twojego bankarta. Jest w ciąży? Przecież powiedziałam. Pani kłamie. Nikt nie będzie wyzywał mnie od kłamców i to w moim domu. Wynoś się stąd i nigdy więcej nie wracaj. Toniu, następnym razem, kiedy go wpuścisz, wylecisz za drzwi razem z nim. Rozumiem. Wynoście się stąd. Nie nalegaj na ten ślub. Dlaczego? Przyznaję, że spotykałem się z Rosendą, ale od początku ustaliliśmy, że to układ bez zobowiązań. Nie znasz jej. Sam naważyłeś tego piwa, teraz musisz je wypić. Jak najszybciej rozwiąż ten problem. Mam dosyć awantur, jakie ta dziewczyna urządza w firmie. Najgorsze, że ma rację. Jak zwykle to inni mają rację. Oni postępują dobrze. Czy Rosenda przystawiała ci pistolet do głowy, żeby zaciągnąć cię do łóżka? Nie, ale zrozum. Nie muszę. Albo zachowasz się wobec Rosendy jak prawdziwy mężczyzna, albo cię wydziedziczę. Nie martw się. Wszystko jest na dobrej drodze. Nie wiem, co chcesz przez to powiedzieć. Javier nie chce się ze mną ożenić. Cierpliwości. Nie zmienisz świata w jeden dzień. Dłużej tego nie wytrzymam. Pamiętaj o naszej umowie. Mieliśmy skłócić Javiera z ojcem i doprowadziłam do tego. Rozmawiałem z Javierem i doradziłem mu ślub z tobą. Poprawiłeś mi humor. To nie wszystko. Przycisnąłem Ernesta, żeby zmusił Javiera do ślubu pod groźbą wydziedziczenia. Co na to Javier? Nie wiem. Ernesto dopiero co mu o tym powiedział. Jak widzisz, pamiętam o umowie. Teraz Javier wpadnie już w moje sidła. Jeśli będziesz czegoś potrzebowała, dzwoń. Dziękuję. Cieszę się, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Dzwoń do mnie. Oczywiście. Trzymaj się. Ty też. Dlaczego zawsze zjawiasz się w moim gabinecie jak duch? Nie chciałem cię przestraszyć, ale było otwarte. O co chodzi? Chciałem porozmawiać. Po twoim ostatnim wybryku nie mam na to ochoty. Nie osądzaj mnie z góry. Nasłuchałam się już twoich historiek. Nawet wstawiłam się za tobą u Roberta. Wiem, że nazwiesz mnie tchórzem, ale daj mi szansę. Chyba nie powiesz, że to Rosenda cię wykorzystała. Nie, ale ja też jej nie wykorzystałem. To już nie ma znaczenia. Teraz urodzi się dziecko, które powinno mieć ojca. Wybacz, ale mam dużo pracy. Pokazać ci wyjście? Perła pewnie bardzo przeżywa zdemaskowanie Laury.
W końcu do tego doszło. Na szczęście Bóg zesłał nam Annę Marię. Dobrze, że Perla odzyskała klinikę. Laura nie potrafiła nią zarządzać i wszystko podupadło. Ale Perla będzie wiedziała, co na to poradzić. Chętnie poznam tę lekarkę. Annę Marię? Tak, zaproszę ją na kolację. Przynajmniej tyle możemy zrobić, żeby jej podziękować za pomoc. Poszukam telefonu do jej hotelu. Twoja siostra nie jest twoją siostrą? Na szczęście. Nic mnie z nią nie łączy. To jakaś podła oszustka. I cieszę się, że zabrali ją prosto do więzienia. Czy ona naprawdę mogła zabić twojego ojca? Wolę o tym nie wiedzieć i zapomnieć o wszystkim, bo będę czuła tylko złość, a to nie zwróci mi ojca. Przez tę babę, która wydała Laurę, nie mam aktu zgonu Perły. Ale ona mi jeszcze za to zapłaci. Jest pani nie w humorze? Co cię to obchodzi? Obchodzi. Przecież to ja spędzam z panią cały dzień. O co chodzi? Mogę widzieć się z panią Mercedes? Nie wiem. Dzisiaj wyjątkowo jest nie w humorze. Antonia, kto to? Pani, która wczoraj zdemaskowała Laurę. Niech wejdzie. Proszę. Jest tutaj. Zostaw nas. Musimy spokojnie porozmawiać. Masz rację, Mercedes. Nie pamiętasz mnie? Jestem Anna Maria Valdez. Anna Maria. Przyjechałam wyrównać zaległy rachunek. Rachunek sprzed wielu lat. O co chodzi? Paulina? Niech wejdzie. Está bien. Dile que pase. Proszę. Hola, Roberto. Cześć. Miło cię widzieć. Siadaj. Jak się miewasz? Dobrze. A co u ciebie? Wszystko w porządku. Słyszałam, że się ożeniłeś. Tak. I mam dwójkę dzieci. A ty? A ja... Roberto, nie potrafiłam o tobie zapomnieć. Wybacz. Nie chciałam przywoływać dawnych wspomnień. Wcale mi to nie przeszkadza. To dla mnie miłe wspomnienia. Dla mnie były czymś więcej. To wszystko. Szczerze oddana i tak dalej. Przepraszam, możemy porozmawiać? Oczywiście. To wszystko, Christy. Proszę. O co chodzi? Jak widzisz, Juvenil rośnie w siłę. Staram się ze wszystkich sił, żeby tak było, ale firma potrzebuje kobiecej ręki. W końcu pan się nie maluje.
Założę się, że bez makijażu wyglądałabyś równie pięknie. Wybacz, nie chciałem cię zawstydzić. Myślę o tym, żebyś zajęła się nowymi projektami Juvenil. Wspaniały pomysł. Właśnie chciałam porozmawiać z panem o mojej pracy w firmie. Jak dotąd zajmowałam się tylko doradztwem, ale szczerze mówiąc, to nie dla mnie. Od tej pory przyszłość Juvenil leży w twoich rękach, a ja zajmę się administracją. Zgadzasz się na taki układ? Tak. Dziękuję. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. I na Alexisa. Tak. Powiedz dokładnie, co albo ile chcesz. Nic się nie zmieniłaś od czasu, kiedy się poznałyśmy. Nie obchodzi mnie twoje zdanie na mój temat. Takich jak ty nie warto brać pod uwagę. Skoro już na wstępie składasz mi pewną propozycję, to znaczy, że chyba bierzesz mnie pod uwagę. Przestań wreszcie i powiedz, czego chcesz. Chcę odzyskać córkę. Oszalałaś? Ona nie żyje. Z twojej winy. Myślisz, że mogłabym o tym zapomnieć? Przez tyle lat czekałam, aż nadarzy się okazja, żebym mogła stanąć przed tobą i zemścić się. Jak chcesz to zrobić? Odebrałaś mi córkę, teraz ja odbiorę ci twoją. Oko za oko, ząb za ząb. Przeklęta, jak śmiesz? Nie wiesz, do czego jestem zdolna. Opowiadaj, co u ciebie. Wiesz już, ożeniłem się i mam dwójkę dzieci. Powiedz coś więcej. Jak ci się układa? Co chcesz wiedzieć? Opowiedz mi o niej. Czy dobrze się rozumiecie? Przychodzisz jako znajoma, czy ktoś cię nasłał? Masz rację. Nie musisz nic mówić, jeśli nie chcesz. Przyszłam, żeby odnowić naszą znajomość. Bardzo cię szanuję. Widzę, że jesteś zajęty. Wpadnę innym razem. Dobrze, przełącz rozmowę. Felipe, jak się masz? W porządku, a co u ciebie? Wiesz, jak jest. Pracuję jak niewolnik. Jasne. Mam sprawę. O co chodzi? Chciałem się przywitać i zapytać, czy moglibyśmy się spotkać. Oczywiście, kiedy chcesz. Może jeszcze dzisiaj. W porządku. O 6:00 w restauracji naprzeciwko Juvenil. Pasuje? Doskonale. Do zobaczenia. Trzymaj się. Na razie. Kiedy wspomniałam o Alexisie, zrobił pan poważną minę. Ostatnio jego posunięcia czy pomyłki, bo to różnica. Nie chciałem tak tego nazwać. Nie wie pan, co się tu naprawdę dzieje. To nie na Alexisa powinniśmy uważać, ale na Carlosa Topete. Na Carlosa? Nie mówmy już o tym. Mam do Alexisa pełne zaufanie i pójdę za nim w ogień. Skoro tak mówisz, to musi być prawda. Dziękuję, że zajmiesz się nowymi projektami. To ja dziękuję. Nie dam powiedzieć o Alexisie złego słowa. Szczególnie, kiedy winny jest Carlos.
Możemy porozmawiać? Oczywiście. Widzę, że jesteś zdenerwowany. Może wolisz zejść do baru? Chcę wykorzystać moment, kiedy nie ma ojca. Zostańmy tutaj. Siadaj. Mów, o co chodzi. Konflikt z ojcem zaszedł za daleko. Powiedział, że mnie wydziedziczy. Przez Rosendę? Tak. Chyba się zabije. Nie przesadzaj, spokojnie. Mówię o ślubie z Rosendą. To dla mnie to samo, co samobójstwo. Z czasem wszystko może się zmienić. Wiele par tak zaczynało, a skończyło na wielkiej miłości. Albo stryczku. A więc myślisz o ślubie? Tak. Ale nie żenię się zakochany i nie mam ochoty na dzieci. Koniec z marzeniami o Perle. Tak. O Perle. Nie rób sobie nadziei. Ona jest szczęśliwą mężatką. Rosenda jest w ciąży. Spodziewa się mojego dziecka. Co tu robisz? Musisz mnie szpiegować? Zależy mi tylko, żeby być z tobą, porozmawiać, dotknąć cię. Szkoda, że ja nie mam na to ochoty. Jesteś w złym nastroju, ale w ciąży to naturalne. Nie martw się. Ożenię się z tobą i będzie nam dobrze z naszym dzieckiem. Naszym? Nie rozśmieszaj mnie. Jesteś głupszy niż myślałem. Skąd ci przyszło do głowy, że to twoje dziecko? A kogo innego? Przecież my. Żadne my. To był błąd. Wykorzystałeś moją chwilową słabość. Więc czyje to dziecko? Prawdziwego mężczyznę, a nie takiego biedaka jak ty. Wyobrażam sobie tylko, że on nie będzie chciał się z tobą ożenić. Proszę cię, zrób to dla naszego dziecka. Puść mnie i posłuchaj. Nie chcę cię nigdy więcej widzieć. A gdyby to było twoje dziecko, wolałabym, żeby się nie urodziło. Zapłacisz mi za to. Jeszcze będę bogaty, a wtedy będziesz się płaszczyć u moich stóp. Czas odnaleźć Fonsekę. On mi pomoże. Padam z nóg. Wyobrażam sobie, masz tyle obowiązków. Skoro o tym mowa, czy nowe próbki naszych produktów są już gotowe? Felipe się tym zajmie. Skoro tak, to czy możesz mi łaskawie powiedzieć, co ty będziesz robił? Jestem dyrektorem generalnym fabryki opakowań Maty. Jako dyrektor powinieneś być teraz w fabryce. Biura w fabryce są obrzydliwe. Nie mam zamiaru tam chodzić. Zrobiłeś się delikatny. To przez twoje skąpstwo. Nie inwestujemy w wizerunek firmy. Niewiele mnie to obchodzi. Jesteś nikim. Skoro tak, wynoś się stąd. Chętnie. Przekonasz się, że beze mnie ta fabryka jest nic nie warta. Wynoś się. Miło ci widzieć. Dziękuję. Cieszę się, że pozbyłeś się starych nawyków. Co teraz robisz? Nareszcie znalazłem pracę. Jestem dyrektorem wykonawczym. Może dasz mi posadę swojego asystenta? Gratuluję. Z kim pracujesz? To firma, która z wami współpracuje. Z nami? Tak. Firma pana Fonseki i jego żony. Czemu masz taką minę? Nic takiego. Postaraj się, żeby się wzięli do roboty. Jak na razie mamy z nimi kłopoty.
Rozmawiałem z nimi. Mają kłopoty, bo nie znają się na przemyśle kosmetycznym. Dlatego mnie zatrudnili. W takim razie będę się kontaktował bezpośrednio z tobą. Zmieniając temat, widziałeś się z Jasmin? Niedawno. Wyznałem jej miłość, ale mnie odrzuciła. Tyle razy ją skrzywdziłem, że nie chce mnie widzieć i ma rację. Przykro mi. Jeśli będę mógł jakoś pomóc, możesz na mnie liczyć. Dziękuję. Wypiję za to. Ale sok. Rozmawiałam z panią Aną Marią. Obiecała, że przyjdzie. Przed chwilą dzwonił do ciebie Jorge. Chyba nie dajesz mu spokoju. Niewiele mnie to obchodzi. Naprawdę? Tak. Nie pojawił się? Wczoraj o mało nie dostałam przez niego zawału. Ze strachu czy z emocji? Z jednej strony to dobrze działa na moją próżność, ale nie myślę o romansach. Co to? Chcę mieć na piśmie to, co powiedziałaś. Dobrze. Nie interesują mnie romanse. Podpisała twoja matka, czyli ja. Zadowolona? Tak. Nalej mi kawy. Może ciasteczko? Mam cukrzycę, głupia. Nie jest pani głupia. Kto tak krzyczał wczoraj wieczorem? Nie mogłam spać. Nie zorientowała się panienka? Panienka. Dobry żart. To puszczalska ladacznica, a nie panienka. Zobaczysz, szczęka ci opadnie ze zdziwienia, kiedy wyjdę za Javiera. Myślisz, że będzie mu zależało na takiej jak ty? Jeszcze zobaczysz. Daj mi ciastko, głupia. Ciastko też nie jest głupie. Przestań. Proszę. Przepraszam. Tak. Czy mogłabym dzisiaj wyjść trochę wcześniej? Oczywiście. Masz jakieś kłopoty? Nic takiego. Na pewno? Tak. Dlaczego płaczesz? Nigdy nie sądziłam, że miłość może tak bardzo boleć. Jesteś zakochana? Bardzo. Znam go? Nie. Mieszka niedaleko mnie. Chodź. Usiądź. Porozmawiamy. Dlaczego mówisz, że miłość boli? Zakochałam się w żonatym mężczyźnie. Ach, tak. Przysięgam, że nie wiedziałam. Spotkaliśmy się tyle razy, aż wreszcie się dowiedziałaś. Tak. Rozumiem cię. Nie ma nic gorszego niż niewierny drań. Ja też swoje przeszłam z Robertem. Ale się pobraliście i jesteście szczęśliwi. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Roberto przyprawił mi rogi. Nawet w myślach. Co to za mina? Odwiedziła mnie dawna znajoma, Paulina. Pewnie nie pamiętasz. Była kiedyś moją dziewczyną. To coś poważnego? Daj spokój. Jestem szczęśliwy z Perłą. Nie zrobiłbym jej tego. Słyszę jedno, ale widzę co innego. Co widzisz?
Myślisz o Paulinie, prawda? Jest bardzo ładna, ale kocham perłę i dzieci. Nie jestem taki jak dawniej. No, Junior, no me estés viendo así. Yo ya no soy el mismo de antes. Cieszymy się, że przyjęła Pani zaproszenie. Chcielibyśmy podziękować za wszystko, co Pani dla mnie zrobiła. Uwolniła nas Pani od pasożyta. Nie musicie mi dziękować. Zrobiłam to, co uważałam za słuszne. Zostanie tu Pani na dłużej? Nie wiem. Od niedawna jestem wdową, a czas leczy rany. Przepraszam, nie chciałem przywoływać wspomnień. Kiedy jestem z wami, powoli zapominam o własnych smutkach. Zawsze chętnie panią ugościmy. I zapraszamy z całego serca. Dziękuję. To ja powinnam pani dziękować. Jak mam teraz zdobyć ten przeklęty akt zgonu? Ana Maria myśli, że rozdzieli mnie z Perłą, ale grubo się myli. Najpierw muszę odebrać pieniądze z ubezpieczenia. Wiesz co? Może powiesz, że oszalałam, ale kiedy widzę panią Anę Marię, czuję, jakbym była bliżej ojca. Wyobrażam sobie. Powracają wspomnienia i tematy, o których nigdy nie zdążyliśmy porozmawiać. Może ją gdzieś zaproś? Pewnie czuje się samotna po śmierci męża. Roberto. Tak. Spotkałeś się z kimś? Słucham. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Nie, dlaczego? Nic takiego. Co się stało? Nic. Kiedy przyjdzie cię poprosić? O co? O rękę, głupia. Nie wiem. Nadal wierzysz, że Javier Villarreal wpadnie w twoje sidła? Tak. Cieszę się na samą myśl, jaka będziesz zła, kiedy wyjdę stąd w sukni ślubnej. Nie rozśmieszaj mnie. Raz już tak było. Pamiętam, jak stąd wychodziłaś i jak wracałaś. To przez tego głupiego Roberta. Ale Javier jest inny. Nalej mi kawy. Masz rację. Nie jest głupi, skoro przed tobą ucieka. Głupia. Co? Rozlała całą kawę. To okropne. Przecież panienka Rosenda ma kandydata, który ją kocha. Był tutaj. Chyba ma na imię Edgar. Nie wtrącaj się i posprzątaj tutaj. Kto? Królik Bani. To nie Królik Bani. Dlaczego od wczorajszego wieczoru nie odezwałaś się do mnie ani słowem? Chodź, kochanie, już późno. Musimy jechać do szkoły. Co się z nią dzieje? Przepraszam, ale chyba wiem, o co chodzi. Kobieca intuicja? Kobiecy wzrok. Vista femenina. Bardzo cię kochałam, Roberto.
Gracias. Dziękuję. O czym chcesz rozmawiać? Musisz mi pomóc. Cynik z ciebie. Jak śmiesz prosić mnie o pomoc po tym, jak mnie zdradziłeś? Nie chciałem. Rosenda powiedziała, że nic was nie łączy. Nie wpadłeś na pomysł, żeby mnie o to zapytać? Nie sądziłem, że ona tyle dla ciebie znaczy. Ona nic dla mnie nie znaczy. Ale nie mogę wybaczyć tego, co mi zrobiłeś. Poza tym okradłeś mnie i powinieneś zapłacić za to życiem. Wybacz, to już nigdy więcej się nie powtórzy. Proszę, pomóż mi. Razem sporo zarobimy. Chyba jednak do czegoś mi się przydasz. Naprawdę? Tak. O kogo chodzi? O Matildę Gomez. Diga? Tak? Pani Jasmin? Przy telefonie. Dzwonię z agencji pracy. Jakiś czas temu dostaliśmy pani CV. O co chodzi? Mamy dla pani ciekawą propozycję pracy za granicą. Czy moglibyśmy się spotkać, żeby o tym porozmawiać? Oczywiście. Proszę o adres. Siedziba zarządu Madame Bell. Mówi Perła. Jest już Roberto? Pewnie zaraz przyjdzie. To z tobą chciałam rozmawiać. Tak? Powiedz, o której Roberto wyszedł wczoraj z pracy? Nie wiem. Ja wyszłam o 7, a on jeszcze został. Czy ktoś go odwiedzał? Dime la verdad, Mariana, por favor. Tak, jakaś pani o imieniu Paulina. Perla? Perła? Perla. Jesteś tam? Sí. Tak, oczywiście. Dziękuję. Gracias, Mariana. Przekazać, że dzwoniłaś? No. Nie, lepiej nic mu nie mów. Por favor. No le digas cable, sí? Wejdź, proszę. Dziękuję pani. Nie mów do mnie pani. Usiądź. Napijesz się czegoś? Może koniaku? Nie piję. Okropność. Czemu mnie pani wezwała? Chcę wiedzieć, jak wygląda sytuacja w fabryce. Nie miałem czasu, żeby się ze wszystkim zapoznać. Zgodnie z poleceniem skupiłem się na opakowaniach dla Juvenil. Myślisz, że im się spodobają? Są bardzo ładne i praktyczne. Nie podobam ci się?
Nie o to chodzi. Jestem zakochany w innej. Ładna? Bardzo. Jak ma na imię? Jasmin. Proszę wybaczyć, nie chciałem pani obrazić. Jasmin. Co za imię? Wczoraj nie pokłóciłeś się ani z Javierem, ani z panem Topety. To prawda, ale nie czuję się tam najlepiej. Powiedziałeś, że wytrzymasz i zrobisz to dla Perły. Żałujesz? Nie mogę. Rozmawiałeś z tym chłopakiem, Javierem? Tak. Chyba bez rezultatu. I co? Nie ożeni się z Rosendą? Tego nie powiedział, ale zaskoczyło mnie coś innego. Co? Powiedział, że do niczego Rosendy nie zmuszał i z góry zapowiedział jej, że to układ bez zobowiązań. Ale tchórz. Dobrze, że Rosenda nie wychodzi za tego cymbała. Tylko co z dzieckiem? Nie przesadzaj. Moja siostra nie będzie ani pierwszą, ani ostatnią samotną matką. To niemożliwe. Boisz się, co ludzie powiedzą? Ich nic nie zadowoli, wierz mi. Nic nie rozumiesz. Twoja babcia chyba jest zła. Hortensio? Czy mama już jadła? Jest po śniadaniu. Od razu zasnęła. Co pani jest? Nie mogę się pogodzić z tym, że dzisiejsza młodzież powoli traci wszelkie wartości. Słucham? Nieważne. Chodzi o to, że jestem już stara i zmęczona. Ma pani jeszcze dużo sił. Nieprawda. Chyba jako jedyna nie rozumiem, co się dzieje na tym świecie. Ja też nie rozumiem. A więc jest nas dwie. Nie słyszałem, kiedy weszłaś. Cześć. Bierzemy się do pracy? Wolałabym porozmawiać. Usiądź. Nie tutaj. Spotkajmy się w kawiarni. Mam sporo pracy. Proszę. Dobrze. Za godzinę? Zgoda. Hola, Junior. Hola. ¿Cómo viste la planta? Jak tam produkcja? Bien. Wszystko w porządku. Por lo que u ciebie chyba inaczej. Cieszę się, że dałaś się namówić na kawę. Robię to z nieufnością. Nie każ mnie tak za drobne potknięcie. Na tym polega problem mężczyzn. Według was propozycja pójścia do łóżka to tylko potknięcie. Nie chciałem cię obrazić. Wybacz. Raczej nie chodzę na randki. Przestraszyłem się twojego zaproszenia. Można dostać zawrotu głowy. Ale rozumiem cię. Powinnam nauczyć się odmawiać i przyzwyczajać do zmian.
Dobry pomysł. W dzisiejszych czasach kobiety muszą nauczyć się żyć na nowo. Mówi twoja matka. Słucham. Zapomniałaś, że mamy sprawę do załatwienia? Sprawy? Przecież mamy zmienić twój akt urodzenia. Przepraszam, ale nie chcesz nosić mojego nazwiska? Nie o to chodzi. Miałam kłopoty. Pewnie chodzi o tego więźnia Roberta. Nie, to nie ma z nim żadnego związku. Czekam na ciebie po południu. Umówię się z adwokatem, żeby przyniósł potrzebne dokumenty. Ale żadnych wymówek. Czekam na ciebie. Bardzo dobrze. Chodź się z mężem. Wtedy nie będzie im przeszkadzał. Zrozumiałem to dopiero dzisiaj rano. Nie powinienem był ukrywać przed perłą wizyty Pauliny. Ale to zrobiłeś. Nie chciałem jej martwić. Co teraz? Nie wiem. Nie rób burzy w szklance wody. Zobacz się z nią i wszystko wyjaśnij. Ale bez kija nie podchodź. Zawsze taka jest, kiedy mi nie wierzy. To prawda. Nie chcę przeszkadzać. Aleksis nie przyszedł? Nie. Potrzebujesz czegoś? Trzeba się zająć wyjątkowym klientem. A więc myślisz o ślubie? Przyjdę później. Tak. Ale nie żenię się zakochany. I nie mam ochoty na dzieci. Muszę przestać marzyć. O Perle? Tak. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lenz.